Czołem, z tej strony Helmut. Jako że często pytacie o narzędzia, których używam do obróbki drewna, postanowiłem Wam pokazać, jak wykonuję kuksę oraz przy okazji omówić moje narzędzia używane do rzeźbienia. Zapraszam. Jakich narzędzi używam do robienia w drewnie. Zacząłem sobie rzeźbić kuksę w mojej kobyłce, którą widzieliście wcześniej. Czyli tak, pierwsze pokażę Wam całkiem spory nóż firmy Rosselli, jest to Lełku. Używam go do cięższych prac, czyli obcinania kawałków drewna. Dzisiaj za jego pomocą zrobiłem sobie pobijak do duta. Drugim nożem jest też Rosselli Model Hunter. I trzecim nożykiem jest taki mały nożyk Rosselli. On nazywa się nóż babci Grandpa Knives. Bardzo mały, do takich precyzyjnych prac. Krótkie ostrze, ma chyba 5 cm długości. Bardzo wygodny nożyk. I teraz tak. Jeśli chodzi o duże dłuta, to na razie mam 3. Dwa dłuta firmy Kirschen i jedno dłuto firmy Pfeil. Dłutko firmy Kirschen, takie ukształtne, służące do właśnie wybierania drewna na początkowych pracach z miski albo kuksy. Później dłuto proste. No i dłute, które już widzieliście wcześniej, takie łyżkowe, zakończone taką jakby łyżeczką i też takie ukształtne do wybierania już w środku drewna. Do tego jest komplecik też dłutek Kirschen, dłutko numer to jest chyba 8, proste dłuto ukształtne, dłutko takie V-kształtne, dłuto zagięte, też ukształtne do wybierania w miseczkach drewna, no i jedno dłutko takie maluśkie, ono ma chyba 3 mm. Dostałem w prezencie kiedyś piękne dłutko, moje ulubione, takie dłutko snycerskie malutkie. Jeśli chodzi o noże, to używam też noża od Cichego, świetna stal, nie wiem jak Cichy hartuje te nożyki, kiedyś kupiłem klingę, ostrzyłem go, a chyba z godzinę. Taki nożyk, nożyk Mory, drugi nożyk Mory, on jest troszkę dłuższy niż poprzedni, jest bardzo wygodny, proszę, macie różnicę w długości. Oba oczywiście szlify Skandy, świetnie nadają się do drewna. Ciach i ciach. I nóż łyżkowy Mora, z którego odchodzę już troszeczkę, ponieważ używam tego dużego duta Pfeil zagiętego. A tutaj dwa małe noże Kirschen. Jeden do, o takim kształcie ostrza do wycinania zdobień. No i drugi nóż snycerski, taki typowy, też do obróbki drewna. No jak widzicie, to duże dłuto świetnie się sprawdza przy początkowym wybieraniu tej naszej komory na kawkę późniejszą. Dużo lepiej się tym pracuje, kiedy to wszystko jest złapane w kobyłce. Kiedyś sobie kobyłkę zrobiłem, także polecam, jeśli coś sobie dziubiecie w lecie,
w lesie, zróbcie sobie kobyłkę, bo praca jest dużo przyjemniejsza, dużo bezpieczniejsza. No, na początku jak robiłem kuksę, którą kiedyś widzieliście kiedyś, robiłem ją głównie w rękach, no to dłużej to zajmowało, a teraz szybciej mogę wybrać kawałki drewna, nie martwię się, że dłuto mi gdzieś ucieknie na boki, że zrobię sobie krzywdę. I tak, to jest to dłuto ukształtne, to duże, to jest dłuto stolarskie do pobijania pobijakiem. Tak, i teraz tak, mamy to nasze dłuto płaskie i ono będzie służyło już później do wyrównywania tych kawałków drewna od góry na rączkę. Będę to robił później, przełożę sobie te szkliny, żeby nie uderzać. Teraz Wam tylko prezentuję, jak to ma wyglądać. Praca tym dłutem. Węglem z ogniska sobie odrysowałem kształt kuksy. To też sporo pomaga. O. I robimy coś takiego. Teraz pokażę Wam, jak się pracuje tym dłutem. To dłuto służy już do wybierania wnętrza jakby naszej kuksy, czyli zapieramy się wygodnie na naszej kobyłce i popatrzcie, jakie ładne kawałki drewna wychodzą. Możemy sobie to robić pod kątem. Jednak kobyłka naprawdę pomaga przy pracy. Do tego dłuta już nie używamy pobijaka. Nie ma ono tutaj takiego pierścienia wzmacniającego jak w tych większych dłutach. Więc to dalej jest dłuto ręczne, takie bez używania pobijaka. Czasami pytacie się, ile drewno ma leżeć. Ciężko mi powiedzieć, nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o rzeźbienie. Bardziej to robię dla zabawy. A ten kawałek brzozy leży od poprzedniej jesieni, z tego co pamiętam. Był pod zadaszeniem. Powoli sobie sechł. Aczkolwiek dalej w środku można wyczuć, że jest wilgotny. Czasami pytacie też, jakie dłuta na początek. Więc raczej sobie odpuśćcie dłuta z AliExpress, bo to jest bez sensu. Dłuta są wykonane z dziadowskiego metalu. Są tanie, ale są po prostu do bani, są dziadowskie. Często mają złe szlify i tak naprawdę myślę, że używając takich bardzo tanich dłut bardzo szybko się zniesmaczycie do pracy w ogóle w drewnie. Nie będzie z tego żadnej frajdy. Będziecie się irytować. Nie będzie Wam to wychodzić tak, jakbyście chcieli. Dobrymi w miarę dutami są duta firmy Narex. O ile pamiętam, to czeska firma. To są takie dutka, że faktycznie już można nimi coś zrobić. Ja
kiedyś używałem, miałem kilka dud na Rexa, kiedyś ich używałem, no a później przeszedłem na duta Kirschena i Pfeila. Co jakiś czas kupuję jedno dudko. Niestety są drogie, średnie duto Pfeila albo Kirschena kosztuje koło 200 zł, te większe już są drogie. Koszt tego to chyba było 280 zł w Krakowie w sklepie, także jest to trochę kasy. No ale można wydać kasę na browara, albo można wydać kasę na narzędzia. No i teraz boki będę starał się obrobić, czyli bierzemy nasze dudko i próbujemy tutaj od boków zacząć rzeźbić. Tu wyrównujemy ścianki. Widzicie, nożem łyżkowym wychodziłoby to dużo gorzej. A to duto właśnie jest przeznaczone do wybierania z głębi materiału. Teraz, żeby tutaj to trochę wykończyć, żeby pozbyć się tych szczerb, wezmę dwa duta. Wezmę dutko to ukształtne proste i to lekkie lekko zagięte i będę wybierał ścianki. Tutaj te ostre kanty, pozostałość po tym dutym, dużym ducie. No i część środka mam już wygrzebaną. Tutaj sobie oznaczyłem linię cięcia. I teraz za pomocą piłki silki, takiej małej, to jest F180-14, gdyby kogoś interesowało, wytnę sobie tutaj te nacięcia pod robienie rękojeści. Weźmy sobie kawałek węgielka. Gdzieś tyle. Tutaj gdzieś tyle, no i tu linię cięcia sobie poprowadzimy. Tutaj będę chciał później pod skosem sobie to wybrać, więc też mniej więcej znaczę, jak to będzie szło. Dobra. No to przystępujemy do cięcia. Czas przygotować rękojeść kuksy i zacząć obcinać naddatek materiału.
dzięki temu, że wcześniej naciąłem sobie piłą od spodu miejsce przy rękojeści, teraz mogę dużym dutem odłupywać kawałki drewna, jednocześnie nie bojąc się o to, że uszkodzę sobie komorę, tą, w której będzie napój. Tutaj widzicie, jak przy użyciu dużego noża typu lełku kształtuję sobie rękojeść kuksy, odłupując większe kawałki drewna. No, po około chyba 3-4 godzinkach pracy wygląda to tak. Całkiem spora kuksa. Jak mierzyłem, to póki co ma jakieś 380 mm pojemności. Troszkę jeszcze tego ubędzie, bo będę tutaj jeszcze górę troszkę szlifował. No i będę ścinał ścianki, żeby były cieńsze. Póki co wygląda tak. No i pewnie zaraz przy ognisku po kolacji będę dalej skrobał. Jak się Wam podoba, dajcie znać w komentarzach. No i kuksianka nabiera kształtów. Jak widzicie, ścianki już mają centymetr, w niektórych miejscach ciut więcej, ciut mniej. Rękojeść jest już mniej więcej wyprofilowana. O, wygląda to tak. Jak wczoraj mierzyłem, to ma jakieś 380 ml, czyli już srogie naczynie. No i teraz obcinam sobie ścianki dookoła. Ona sobie jeszcze powoli wysycha, więc fajnie się te wiórki zbierają. Teraz do obróbki używam nożyka od Sebastiana Cichomskiego. Kiedyś kupiłem od niego klingę, zrobiłem sobie rękojeść z płatka skóry. No jestem zachwycony nożykiem, chyba będzie moim ulubionym nożem do dziubania w drewnie. Świetny nożyk, naprawdę super kształt, bardzo fajna ta rękojeść, ładnie to w dłoni leży. O, tak Wam pokażę, więc polecam. Bardzo fajny nożyk i łapię sobie kciukiem i sobie ścinam nadmiar drewna. Docelowo chcę, żeby zostało tak z pół centymetra ścianki. Później jeszcze przelecę chyba papierem ścierym delikatnie, albo ją zostawię z tymi śladami po nożu, jeszcze nie wiem. Natomiast środek będę musiał papierem ścierym sobie wybrać, tak żeby nie było tych kantów po dutach. Teraz to wygląda tak. Jeszcze są widoczne te kanty po dłucie, ale nożykiem też sobie powolutku, o, tak jak teraz widzicie, wybieram sobie te większe kawałki, które odstają. Całkiem fajna kuksianka będzie.
na dużą herbatę. Później na koniec ją zmierzę, ile ma pojemności. Duża rękojeść, wygodna. Pójdzie na nią jeszcze olej. No, myślę, że będzie całkiem fajna. Łyżeczka w toku. Będzie do kompletu do kuksy i miski. Także z drewna brzozy. Zobaczymy, jak będzie dalej. No i gotowa kuksianka. Zakończona na papierze 1000. Gładziutka. No i teraz zakładam olej lniany. Do tego sobie zrobiłem jeszcze łyżkę. No i lecimy olejem. Będziemy widzieć, jak wychodzą kolory na drewnie. No, fajnie to wygląda. I do jutra damy je wyschnąć. I jutro od nowa olejowanie. Teraz łyżeczka. Łyżeczka też zrobiona z drewna brzozy. W takim nietypowym kształcie troszkę. Wymyśliłem sobie nogi na łyżce, żeby ją odstawić. Jak przestanę jeść. No i obficie wcieram olej w kuksę. No i teraz damy jej chwilkę, żeby sobie wpiła olej i później zobaczymy do słońca, jak wychodzą kolorki, ale wygląda to obiecująco, bo trafił się fajnie zagrzybiony kawałek drewna brzozowego. Na koniec jeszcze chciałbym Wam pokazać poszczególne dudka już z bliska. To jest to dudo Pfeila. Tutaj macie numer. Dlaczego pokazuję numery? Dlatego, że często ludzie pytają, jakie to duta. Więc teraz możecie się przypatrzeć. To jest to duże duto Kirsiena 24. Będę je Wam obracał po prostu. Ten numer 24 lub 20 to jest wymiar w milimetrach części roboczej. Proszę, tutaj też jest kirsien ten duży. I tutaj te mniejsze kirsieny. Tutaj mają numery. Myślę, że to pomoże zainteresowanym znaleźć sobie te same dudka, które ja używam. To jest to wygięte duto. Tutaj duto V-kształtne. Teraz nożyk. Nożyk do zdobień. Nożyk snycerski. Teraz nóż firmy Moraknif, to jest model 105, ostrze z laminatu. Tutaj mamy chyba najbardziej popularny model 120. Łyżkowiec Morki. I na koniec piłka Silki, której używałem na filmie. No. A to rzeczona kuksianka. Już jest i łyżeczka. Oba przedmioty wypróbowane już przeze mnie nie raz, nie dwa. Podczas wypadów tutaj sobie zrobiłem rzemyk na końcu jeszcze z taką sprytną zasłówką.
jak chcemy sobie pić, to możemy mieć to luźno na przykład, żeby nam się nie zaczepiło nadgarstek, a jak chcemy sobie zawiesić kuksę na kołeczku, gwoździku czy jakimś sęku, przesuwamy ten krążek do końca i mamy pętelkę. Trzymajcie się, moi drodzy. Mam nadzieję, że filmik Wam pomógł troszeczkę w doborze narzędzi. Mogliście zobaczyć, jakie ja narzędzi używam. A, przepraszam, zapomniałem. Nożyk od cichego. Jest maleństwo. Bardzo, bardzo go lubię. Gdybyście kiedyś widzieli te maluchy u Sebastiana, to naprawdę nie wahajcie się. Świetne nożyki do rzeźbienia. Tą rękojeść ze skóry robiłem sam. On przeważnie oprawia je w drewienko jakieś ładne. No ja kupowałem samą klingę i zrobiłem sobie rękojeść ze skóry. No. I w sumie... A nie, wybaczcie. Jeszcze mówiłem o małym dudku. Jest moje maleńkie dudko Kirsiena, które dostałem kiedyś na prezent. To jest trójeczka. Małe dudko snycerskie, ukształtne. O. A nawet dwójka. Pomyliłem się. Trzymajcie się. Hej. Na dzisiaj to tyle. Dajcie znać w komentarzach, jak podobał się Wam film. Czy Wy też coś rzeźbicie w drewnie? Pamiętajcie, że dając suba, łapkę, dzwoneczek czy komentarz, pomagacie w rozwoju kanału. Na razie. Hej.